Ten numer jest hitem na TikToku. Szkoda tylko, że jest plagiatem. W skrócie, 2 lata temu wokalista Oliver Tree wydał numer nazywający się Jerk. 2 lata później niemiecki producent Southstar wydał oficjalnie i legalnie swoją wersję tego kawałka, ale już pod nazwą Miss You. I jakiś czas później swoją wersję także legalnie i także oficjalnie wydał Robin Schulz. Szkoda tylko, że ta wersja brzmi 1:1 tak samo jak wersja początkującego Southstara. Przy okazji tej sytuacji Robin Schulz postanowił pokazać, że jest bezczelny. Dlaczego? Oto jego komentarz do całej sprawy. Czasami dziwi mnie śmiałość innych artystów do celowego lekceważenia praw i twórczości oraz wykorzystywania ich. To teraz kilka faktów. Po pierwsze, zarówno Southstar, jak i Robin Schulz mieli prawa do tego, aby wydać swoje wersje utworu Jerk. Po drugie, panie Robin, jeżeli ktoś celowo wykorzystuje cudze prawa i cudzą twórczość, to jest to dokładnie pan. I po trzecie, nad czym ubolewam, wersja Robina Schulza jest obecnie w top 10 polskiego Spotify'a oraz jest wiralem na TikToku.